sprawiedliwie podzielić czekoladę. To jest ta sytuacja, macie przed sobą na talerzu czekoladki. I tak jak zauważyliście, o jedno jest za dużo w naszym stołu. Historia brzmi następująco. Kiedyś pewna rodzina zebrała się przy stole, żeby świętować 75. urodziny babci. Obok siebie siedzieli mama, tata i trójka dzieci w wieku 5, 7 i 9 lat oraz ciotka, wujek i babcia z dziadkiem. To była szczególna, niezwykła okazja. Po wspaniałej kolacji przygotowanej przez tatę, mama zajęła się deserami i przyniosła talerz czekoladek. Postawiła go na środku stołu. Najpierw poczęstujmy babcię, powiedziała mama. To jej urodziny. Tata podał talerz babci, która wzięła jedną czekoladkę i podała talerz dalej, siedzącym przy stole osobom. Każda z nich wzięła po jednej czekoladce i podawała dalej, dopóki na talerzu nie została ostatnia czekoladka. O, powiedziała mama, została ostatnia czekoladka. Zastanawiam się, kto powinien ją zjeść. Dyskusja toczyła się przez kolejnych 10 minut, a każda z obecnych osób podawała kolejne argumenty na poparcie swojej propozycji. I teraz chciałabym, żebyście sobie wyobrazili, że to wy właśnie jesteście postaciami z tej opowieści i żebyście właśnie porozmawiali w swoich grupach, czy w swoich rodzinach, kto powinien z was zjeść ostatnią czekoladkę. Poszukajcie dobrego argumentu przemawiającego za waszą propozycję. Dobrze? Kto powinien zjeść czekoladkę i dlaczego? Dobrze? Amelka? Że jedną czekoladkę trzeba dzielić i dać najbardziej i drugiej więcej niż mogę. Aha, tak? Ja myślę, że tak samo jak Amelka, musimy przydzielać jedną czekoladkę na dół, żeby jedna babcia dostała i druga babcia dostała. Aha. Ja myślę, żebyśmy przydzielili na 9 połówek, wtedy by było sprawiedliwe, każdy by dostał po tyle samo, ale maleńka. Aha, jeszcze Ani podnieś ma rękę. Ja to chyba. Aha, Amelka? Może nawet nie wystarczyć na 9. Aha, czyli wystarczyć. Ostatnią czekoladką dałybyśmy dla dziewczyn, a potem zjęliśmy 8 dla wszystkich. Aha. Dobrze, słuchajcie, to bardzo wam dziękuję za te wasze pomysły. Posłuchajmy, jak sobie poradziła z tym rodzina w historii, dobrze? To oni zrobili. Zaraz przeczytam drugą część. Dyskusja się toczyła przez te 10 minut. Mam pomysł, zawołał tata. Może zrobimy konkurs i osoba, która go wygra, dostanie w nagrodę czekoladkę. Na przykład możemy starać się nic nie mówić, a osoba, która najdłużej wytrzyma, zwycięży. Siedzący przy stole spojrzeli po sobie i kiwnęli głowami, zgadzając się, że to dobry pomysł. To zaczynamy od teraz, powiedziała mama. Kto będzie najdłużej milczał, dostanie czekoladkę. Po chwili dorośli znów pogrążyli się w rozmowie i wspólnym przekomarzaniu się. Tylko trójka dzieci wciąż milczała. Tata przyniósł kuchni tacę z herbatą i tortem urodzinowym z drukowanym napisem 75 lat kochanej babci świeczkami. Zaśpiewajmy babci stola, zanim zgaśną świeczki, zaproponowała mama. Najstarsze i najmłodsze dzieci spojrzały na siebie, uśmiechnęły się i dołączyły do dorosłych śpiewających 100 lat. Tylko 7-letnie dziecko siedziało w milczeniu. Kiedy skończyli śpiewać, dziecko sięgnęło po czekoladkę i ją zjadło. Chciałam was zapytać, czy myślicie, że co sądzicie o tym rozwiązaniu, które wybrała rodzina z historii? Jest sprawiedliwe. W ogóle to jest sprawiedliwe, bo był konkurs, no i 7-letnie dziecko wygrało. Nie, to nie jest. Aha. Nie jest sprawiedliwe. To jest zdanie Karoliny. Tak, ale nam mówi, że nie jest sprawiedliwe, ponieważ był konkurs i dziecko wygrało. Było? No bo przecież wszyscy się zgodzili na to, że zostanie ta osoba, która będzie cicha. Aha, czyli mówisz, że oni się na coś umówili, tak? I że to tak jak Karolina, że to był konkurs i umówili się na pewne zasady. Podobny konkurs, tak? Chciałby zaproponować podobny konkurs na milczenie? Tak, nie do
bo wtedy jeszcze ile jakieś tam się będę stała, aż 8 pojedzie. Aha, czyli teraz jedna babcia była dwie, a drugie jednej. Posłuchajcie, wspomnieliście o tym, że jedne rozwiązania są sprawiedliwe, a inne się wam wydają niesprawiedliwe. I chciałam was zapytać w takim razie, co znaczy sprawiedliwość? Co dla was znaczy sprawiedliwość? Sprawiedliwość dla mnie znaczy, żeby się dobrze dotrzymywało słowa i żeby jeszcze się szczerzył. Aha. Sprawiedliwość to znaczy, kiedy jest na przykład ustalili na przykład tak, jak w tej bajce było, ustalili zasadę, że na przykład będzie konkurs na liczenie. Odezwali się niektórzy dzieci, niektórzy nie. To było sprawiedliwe, dlatego że przecież oni ustalili konkurs na to. Aha. Tak słyszeliście powieść Nastki. Czy jest ktoś, kto się nie zgadza z tym, co powiedziała Nastka? Ja to mówiłam. Aha. Czy tak jak uważacie, że to, co powiedział Gabriel, to jest to samo, co powiedziała Nastka? Tak. Aha. Tak? Nastka? Chciałaś powiedzieć, czy się zgadzasz, czy nie zgadzasz? Nie zgadzasz się. A tak Nastka, Amerika nie uda. Dlaczego się nie zgadzasz? Ja się zgadzam. Aha, to dlatego, że zostanie dwie, a ty dostaniesz jedną, tak? Jeszcze dostanie jedną, a słuchajcie, w takim razie chciałam jeszcze jedną rzecz zaproponować przed jedzeniem czekoladę. Bo tutaj padło, tak? Julia powiedziała, że jeżeli przyjmiemy takie rozwiązanie, to jedna osoba zje dwie czekoladki, a inne będą miały tylko jedną, tak? Czy to by oznaczało, że sprawiedliwe znaczy porówno? Nie. Nie zgadzacie się z tym? Nie. Posłuchajcie, co tak robi? W takim razie teraz zapraszam was do poczęstunku, tylko że faktycznie... Ej, tak jest. Ej, to jest jedno. No i posłuchajcie. Każdy bierze jedno. W projekcie Zrozum Świat prowadzimy zajęcia dla szkół podstawowych i staramy się tak naprawdę zaproponować w ramach edukacji globalnej podejście, w którym kładziemy również duży nacisk na emocjonalne i społeczne aspekty uczenia się, czyli umiejętność odnalezienia się w grupie, uczucie przynależności do grupy, a także takie przekonanie, że wkład każdej osoby jest cenny. Najistotniejszą rzeczą, żeby zaangażować dzieci, a później też młodzież, jest danie im, czyli stworzenie im stworzenie możliwości doświadczenia, że to, co mówią, jest ważne. Ktoś tego słucha, ktoś to bierze pod uwagę i dzięki temu one mogą budować takie bardzo istotny element, który staramy się rozwijać z edukacji globalnej, takie poczucie sprawczości, zaczęto od takiego bardzo, bardzo podstawowego poziomu.